jechałam akurat pociągiem siódemką z Flushing i ludzie w Subwayu po prostu widzieli przez okienka dym za lornetkę, po prostu szok, szok. No comment. This make me feel bad, you know, something, can't explain it. Wybuch, budynki walące się. A propos, pierwszy budynek oglądałam w domu, kiedy spadał, natomiast drugi budynek jechałam do pracy, żeby i widziałam na własne oczy z promenady. Masa właśnie Polaków i w ogóle Amerykanów przeżywa ten dzień. Nawet są propozycje, żeby ten dzień był świętem Ameryki. Myślę, że coś takiego się już nie powtórzy, bo nie chcielibyśmy na pewno, żeby takie doświadczenie nas jeszcze spotkało. Nowy Jork jest na tyle zabezpieczony, że chyba nam nic nie grozi teraz. Masa moich kolegów nawet wyjechało z rodzinami do Polski. Każdy przeżywał to niesamowicie. Ludzie zatrzymywali się na ulicach, jeden z drugim rozmawiał, jeden drugiego pocieszał. W tym dniu było niesamowite zjednoczenie, zwłaszcza tutaj, to było widać w tym mieście. Strach. Mojego kucharza, kolega właśnie zginął tam. Córkę wysłałem do Polski po tych wydarzeniach na rok. Przez pierwsze pół godziny po prostu nikt sobie nie zdawał sprawy, o co chodzi, aż wreszcie ktoś wywołał panikę w budynku, bo my jesteśmy w budynku, że w samolotach była jakaś bomba, więc tak spanikowali wszyscy, że nie można było zbiec po schodach na dół. No i zaczęło się. Tyle płaczących ludzi, co widziałem w tym momencie, nie widziałem w swoim samym życiu jeszcze. Po prostu coś takiego, że widać, że te budynki były związane bardzo emocjonalnie z tysięcami ludźmi. I nie mówię, nie tylko Amerykanie, ale emigranci, dużo emigrantów. Niesamowity widok, bo samochody stawały tam, gdzie po prostu mogły i ludzie wysiadali i szli piechotą, uciekali jak najszybciej, żeby wyjść z miasta. Niewątpliwie był to duży szok. Przede wszystkim Polacy, moim zdaniem, odczuli to tak samo, tak jak i Amerykanie. Poczuli się zaskoczeni, przerażeni i zapanował, moim zdaniem, swego rodzaju, na krótki czas, strach. To jest najgorsze. Ja sam przejeżdżam przez tunele, mam nieraz świadomość, żeby z niego jak najszybciej wyjechać. Jak widzę wjazd do Holland Tunnel, gdzie zawsze był zatłoczony, jest pusty, to jest to dla mnie taki już wskaźnik, że coś może się działo, czy może ludzie są przestraszeni i się nie wierzę. 11 września jakby obudził Amerykanów z tego błogiego snu, że taki przypadek może się zdarzyć tylko gdzie indziej, w Europie, w Azji, gdziekolwiek indziej, tylko nie tu. Tu są bezpieczni, tu są nietykalni. Straciłam pracę, bo właśnie w tym rejonie miałam pracę. Dzisiaj tam byłam i co tydzień tam wracam, często jestem. Pomału życie wraca do normy, ale na pewno się odbiło na mnie, na mojej psychice na pewno. O, myślę, że właśnie Nowy Jork jest miastem takim, jak to zresztą muzułmanie i inne różne sekty nazywają, miastem szatana. Myślę, że właśnie Nowy Jork z tego powodu nie jest bezpieczny, dlatego że jest postrzegany jako symbol. I ten symbol będzie raczej atakowany. Ja akurat to wszystko widziałam. Ten pierwszy budynek palił się, ja byłam dosłownie dwa bloki stamtąd. A jak drugi samolot uderzył, ja akurat na dół schodziłam, po prostu chciałam iść do pracy, powiedzieć, że coś się stało. I takie uczucie miałam, jakby mi w plecy walnęło. I się tak wystraszyłam, wszyscy zaczęli uciekać, ja również. Po prostu żal mi ludzi, którzy zginęli uwikłani w taki polityczny jakąś historię, bo to jest polityczna historia, ten 11 września. Terroryści chcieli, by tego dnia zginęli niewinni, mówił 11 września tego roku w Nowym Jorku prezydent Bush. Zamiast tego 11 września narodzili się bohaterowie. Rocznicę ataku na światową giełdę handlową obchodziła cała Ameryka, od Nowego Jorku po najmniejsze miasteczka Teksasu. Już dziś historycy uważają, że ubiegłoroczny zamach terrorystyczny był najważniejszym wydarzeniem w historii Ameryki od zakończenia II wojny światowej. W całych Stanach Zjednoczonych w kościołach odbywały się msze i spotkania poświęcone pamięci ofiar. Największa ceremonia odbywała się oczywiście w nowojorskiej strefie zero.
Dziesiątki tysięcy ludzi maszerujących w milczeniu zebrały się w minioną środę w pustym miejscu po Światowym Centrum Handlu na Manhattanie w pierwszą rocznicę ataku 11 września, aby uczcić jego ofiary i tych, którzy zginęli, spiesząc im z pomocą. Już o 4 rano do miejsca, gdzie jeszcze rok temu stały oba budynki, ruszyli z 5 dzielnic Nowego Jorku kobziarze. Spotkali się tam kilka godzin później, gdy dołączyli do nich członkowie rodzin prawie 3000 ofiar tego ataku. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja odwiedzenia miejsca śmierci ich bliskich. Dla kilkuset z nich jest to jednocześnie miejsce pochówku, tylu ciał bowiem nie udało się zidentyfikować. Na terenie, gdzie jeszcze przed rokiem stały 2 110-piętrowe wieżowce, zwanym obecnie Strefą Zero, uroczystości zaczęły się o 8:46 czasu nowojorskiego. Dokładnie rok od chwili, gdy pierwszy samolot pasażerski porwany przez terrorystów, samobójców uderzył w północną wieżę kompleksu. Pamięć ofiar uczczono chwilą ciszy. Po minucie milczenia zaczęło się odczytywanie na głos alfabetycznej listy 2801 nazwisk wszystkich osób, które zginęły pod gruzami budynków Światowej Giełdy Handlowej. Odczytywanie nazwisk rozpoczął były burmistrz Nowego Jorku Rudolph Giuliani. Po odczytaniu ostatniego nazwiska we wszystkich nowojorskich kościołach rozległy się dźwięki dzwonów. Ulicami Nowego Jorku przejechała kawalkada wozów strażackich, tak jak wtedy, rok temu. Po południu to szczególne miejsce odwiedził prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush wraz z małżonką. Obecni byli również członkowie delegacji państwowych, także Rzeczpospolitej Polskiej z ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem. Szłam wówczas do pracy, kiedy samolot uderzył w pierwszy budynek, byłam w windzie. Wysiadłam na 60. piętrze, widziałam dym, kurz i schowałam się w rogu. Ktoś mnie złapał, pociągnął ze sobą i zbiegliśmy na dół. Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowo trudny. Nowojorczycy, także Polonusi, obchodzili te tragiczne rocznice na wiele sposobów. W jednym ze sklepów w sąsiedztwie poziomu zero jest wydzielona gablota, w której właściciel zachował pokryte kurzem i pyłem zwierz towary. W jednej z remiz strażackich na Manhattanie strażacy zdjęli 11 czarną wstęgę, wiszącą od roku nad wejściem. Remiza ta straciła 5 strażaków w Światowym Centrum Handlu. How do you feel today? Bardzo ciężko. Brałem udział w akcji ratowniczej przez pierwszy tydzień po zamachu. Mój pies brał udział w akcji ratowniczej. Odnalazł 5 ciał. Ma na imię Chia. Jest 5-letnim labradorem. Nie straciłem nikogo z bliskich, ale wciąż pamiętam Chię wchodzącą pod ruiny i odgrzebującą fragmenty ciał. Dla wielu osób rocznica wydarzeń 11 września była dniem podsumowań i próby uwolnienia się od tragicznych wspomnień i podjęcia życia na nowo. Nawet uczestnicy pokojowych manifestacji antywojennych zachowali wyważony umiar. Wszystkie uroczystości odbywały się przy niezwykłych środkach ostrożności. Eksperci ostrzegli bowiem od dawna, że ta bolesna rocznica jest doskonałą okazją do przeprowadzenia kolejnego ataku. Późnym wieczorem w środę w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyło się uroczyste spotkanie czczące pamięć polskich ofiar ataku na Światową Giełdę Handlową. Smutne spojrzenia kobiet i ciężki wzrok mężczyzn. Rodziny ofiar nie mogły ukryć bólu, który im towarzyszy od roku. Wśród gości był minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. W imieniu rodzin, które utraciły swoich najbliższych dokładnie rok temu, kilka słów powiedziała Joanna Piętkiewicz. 11 września 2001 roku oglądała w swojej firmie na olbrzymim ekranie telebimu walące się wieżowce. Wiedziała, że w jednej z nich była jej siostra Anna. Rok później Joanna Piętkiewicz była jedną z osób, które odczytywały na wielkiej uroczystości w Strefie Zero na oczach całego świata nazwiska ofiar. Ile lat miała siostra? 30. Czy zostawiła rodzinę? Tak, zostawiła małego synka i męża. Pochylona głowa babci Łukasza Milewskiego, zapadnięta twarz jego matki i ojca, nieobecny wzrok Urszuli Czurkowskiej. Na uroczystości w konsulacie obecna była cała polska delegacja rządowa z ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem na czele.
Zebranych powitała pełniąca obowiązki gospodarza przyjęcia konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku Agnieszka Maciek-Miszewska. W kilku słowach do zebranych zwrócił się również minister Cimoszewicz, który tuż przed przybyciem do konsulatu brał udział w uroczystym zapaleniu wiecznego ognia. Nie zabrakło również cichych bohaterów 11 września. Jana Szumańskiego, inżyniera budowlanego, który od pierwszego dnia brał udział i kierował akcją ratunkową, a następnie odbudową strefy zero, i Jana Demczura, który mając przy sobie jedynie wycieraczkę do okien, uratował siebie i 5 innych osób. Zawdzięczam, że nie byłem sam w windzie, byli ludzie drudzy, którzy mi pomogli oczywiście, ale wycieraczka była głównym narzędziem, którym przebijaliśmy się. Dwie okoliczności, że na czas zdążyliśmy wyjść. Domy, budynki można odbudować, życia nie można przewrócić z powrotem. Także musimy z tym żyć, pogodzić się z losem i przypuszczam, Bóg jest z ludźmi, jacy zostali, będzie im pomagał i strzegł. Jak opuściłem budynek, miałem tylko 4 minuty. Gdybyśmy się znaleźli na trochę wyżej, 3 piętra, 4 piętra, zabrakłoby czasu. Dzisiaj w tych uroczystościach nowojorskich wzięło, uznając to za rzecz oczywistą, udział 100 kilkudziesięciu prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych różnych krajów świata, którzy przyjechali tutaj specjalnie dzisiaj, żeby być w tym miejscu, żeby zademonstrować swoją postawę i sposób myślenia ich narodów. Polska zadeklarowała gotowość także bezpośredniego uczestnictwa w operacji w Afganistanie. I jak wiadomo, wiele miesięcy temu, na początku tego roku, polscy żołnierze pojechali do Afganistanu. Są tam do dnia dzisiejszego, wykonują niezwykle niebezpieczną misję rozminowywania tego kraju. Kilku naszych żołnierzy już odniosło rany przy wykonywaniu tej misji. Świat wszedł w XXI wiek przez bramę ognia. Ameryka została ugodzona w samo serce. Dziś, po roku, widać, że jeśli ten zbrodniczy atak fanatyzmu miał osłabić Amerykę, to cios chybił. Ameryka jest silniejsza niż kiedykolwiek.